Dzień dobry, po dłuższej przerwie, po przerwie, za którą nie zamierzam przepraszać, nie chcę się tłumaczyć, nie żałuję jej, ponieważ jest to typowy przykład, żeby było dobrze, musi być źle. W tym wypadku czułem się gorzej, jednak się tłumaczę. Ale żeby wyjaśnić koncepcję, czułem się gorzej, ale to dlatego, że robiłem jakiś większy postęp i być może jeszcze nie raz będę się czuł jeszcze gorzej, żeby zrobić jeszcze większy postęp. Uznałem, że teraz jest pora opowiedzieć o czymś, o czym można w internecie w wielu miejscach przeczytać albo posłuchać, ale ja to chcę zrobić jak zwykle po swojemu, bo temu służy ten vlog. Chodzi o podstawowy mechanizm radzenia sobie ze starymi traumami, świeżymi traumami też, ogólnie z traumami, który jest moim takim numerem jeden narzędziem podstawowym. Reszta to są tylko do niego dodatki. Najpierw wytłumaczę, jak stosować w praktyce ten mechanizm, a potem spróbuję wyjaśnić, dlaczego on działa. To jak go stosować sam wyczytałem w internecie. To jak działa częściowo się sam domyśliłem. Częściowo bazowałem na tym, co też próbowano wyjaśniać w internecie. To, że to działa, no to wypróbowałem na sobie. Więc mogę zagwarantować własną praktyką. To dlaczego działa, po prostu wydaje mi się logiczne. Sami zresztą potem uznacie lub nie uznacie. Na wypadek, gdybym to wyjaśnił w sposób mało zrozumiały, to powiem, pod jakimi hasłami można to odszukać w internecie. Metoda odpuszczania Davida Hawkinsa albo mindfulness, albo tak zwane bycie tu i teraz. To mogą być nieco inne rzeczy w praktyce, ale myślę, że są ze sobą bardzo powiązane. W skrócie, o co chodzi? Chodzi o skupienie się właśnie na czym. W metodzie odpuszczania Davida Hawkinsa, w tym odcieniu tej metody, chodzi o skupienie się na tym, na emocji, która nam najbardziej przeszkadza. Co by to nie było? Po prostu kierujemy tam uwagę, ale uwaga. Nie żeby zwalczyć tą emocję, nie żeby ją jakoś analizować, tylko po prostu czysta, swobodna obserwacja. Bez oceniania, bez walki właśnie, bez próby zmieniania tego. Może to być więc trudne, bo trudne emocje najczęściej dlatego są dla nas trudne, że nas zmuszają, żebyśmy albo z nimi walczyli, albo jakoś je analizowali, ale gdyby to działało w praktyce, no to nie mielibyśmy traumy, nie mielibyśmy problemu z tą emocją. Więc to jest metoda, która pozwala wreszcie sobie z taką uciążliwą emocją poradzić, kiedy inne metody zawodzą. Jak mówię, wypróbowałem to sam na sobie. I wiele razy uda mi się skupić na takiej emocji, wystarczy czasami tylko kilka chwil i ona puszcza. Czasami kilka chwil. A czasami, żeby w ogóle zdołać ją namierzyć, zorientować się, gdzie ona jest, to mija dni, tygodnie. Kiedy skupiamy się na takiej emocji, to skutkiem ubocznym jest niestety, że odczuwamy ją dużo mocniej niż do tej pory. I tu się niestety trzeba przełamać, trzeba poczuć. Właśnie nic nie robić szczególnego, tylko po prostu w pełni poczuć, nie stawiając oporu. To może być bardzo trudne i może być wtórnie traumatyczne, dlatego jak ze wszystkim, jak z każdym innym ćwiczeniem, należy to robić ostrożnie, po trochu, codziennie, nawet parę razy dziennie, żeby nie zrobić sobie krzywdy i się wtórnie nie straumatyzować. Ja to być może opisałem pobieżnie, ale jak sam zauważyłem, my nie mamy w naszej kulturze słownictwa, które by opisywało emocje, więc to jest trochę jak machanie rękami, tłumaczenie czasami jakichś abstrakcyjnych rzeczy, tłumaczenie ślepemu, czym jest kolor. Na szczęście możecie sięgnąć do internetu albo popytać znajomych, być może oni wytłumaczą to lepiej, w inny sposób, bardziej trafiający do wyobraźni. Bardzo mi się podoba w opisie znanym jako metoda Hawkinsa. Instrukcja, co robić, kiedy pojawia się opór przed poczuciem jakiejś emocji. To się wtedy skupić na tym oporze.
Po prostu cokolwiek się pojawia, na tym się skup. To jest bardzo, brzmi bardzo prosto i faktycznie jest to banalnie proste, chociaż na pewno nie jest to łatwe. Bo jeśli mamy traumy, z którymi nie umiemy sobie poradzić, to mamy je właśnie dlatego, że tej metody nie stosowaliśmy. Tylko stosowaliśmy coś odwrotnego. Stosowaliśmy ucieczkę, wypieranie emocji, udawanie, że ich nie ma, walkę z nimi. Wszystko byle tylko tych trudnych emocji nie czuć. Jeżeli ktoś czuje się przytłoczony swoimi emocjami i boi się, że nic sobie nie poradzi albo że będzie to droga przez mękę, masz przybi. Ja odkąd świadomie zacząłem to robić, minęły już ponad 2 lata. I chociaż widzę, że przebyłem długą drogę, to nie mam pojęcia, ile jeszcze mam przed sobą. Zanim będę mógł powiedzieć, że pozbyłem się traum na tyle, żeby pokochać życie na nowo. A teraz dla ciekawskich powiem, jak ja widzę, dlaczego ta metoda działa. Dla uproszczenia można by powiedzieć, powiedziałbym, że nasz mózg składa się z takich 2 głównych części. Szybkiej, ale głupiej, powierzchownej i analitycznej, ale powolnej. Być może jakiś fachowiec anatom by powiedział, że to jest jakieś wzgórze albo ciało migdałowate versus kora mózgowa. Nie sprawdzałem tego przed nagraniem. Kiedy dzieje się coś nagłego, najczęściej takie właśnie rzeczy wymagające szybkiej reakcji, wyrzucające dużą adrenalinę, właśnie takie rzeczy najczęściej pozostawiają w nas traumy, to wtedy reaguje ta część szybka i powierzchowna. Nawet jeżeli wyjdziemy obronną ręką z takiej stresującej sytuacji, to ta nasza szybka część, ona może o tym nie wiedzieć. Być może automatycznie jesteśmy w stanie zastosować mechanizmy, które wytłumaczą temu automatowi, że niebezpieczeństwo minęło i że może się już rozluźnić. Temu służą m.in. te metody odreagowania, o których mówiłem w jednym z poprzednich vlogów. Ale może być też tak, że zamrozimy w sobie emocje i one tam pozostaną. Ten nasz automat nie będzie wiedział, żeśmy należycie zareagowali na zagrożenie, które on nam zakomunikował. Jak mu to wytłumaczyć? No właśnie w taki sposób. Świadomie skupić się na tym poczuciu zagrożenia. Jak dostatecznie długo będziemy na tym skupieni, część automatyczna zaskoczy. Okej, odebrane. Nie wspomniałem nic o tej części naszej analitycznej, ale to właśnie część analityczna najczęściej decyduje o tym, jak rozwiązać problem, jeżeli jest jakiś bardziej złożony. I to ona musi też zadecydować, kiedy dać znać, że problem został rozwiązany. Czasem robimy to odruchowo. Nie wiem, czy słyszeliście taką teorię, taki fakt, że im bardziej myślimy albo mówimy o jakichś rzeczy, o jakichś naszych planach, tym mniejsze szanse, że one dojdą do skutku. Ponieważ jako na czymś świadomie się skupiamy, zwłaszcza kiedy o tym mówimy, uzewnętrzniamy to, to mózg dochodzi do wniosku, że to jest niejako odfajkowane i przestaje się tym zajmować na takim niższym poziomie. To może być część mechanizmu. Czasem lepiej jak nie mówić o pewnych rzeczach, które chcemy zrealizować, bo jak będziemy za bardzo o nich mówić, to będzie niejako takie odreagowanie i zejdzie z nas powietrze. Tutaj ten mechanizm pozbywania się traum jest dokładnie odwrotny. Tutaj chcemy, żeby zeszło z nas powietrze. A kiedy trzymamy wszystko w sobie, no to ciśnienie ciągle jest. Podoba mi się porównanie do poczty lub sekretarki, że ten nasz automatyczna część umysłu to jest jak taka sekretarka albo listonosz, która do tej części analitycznej dostarcza korespondencję. Nie wie, jak ważna jest ta korespondencja, nie wie, co z nią zrobić, ma tylko dostarczyć.
dostarcza i liczy na to, że część analityczna się tym zajmie. I my właśnie pokazujemy temu listonoszowi, jak otworzymy tą korespondencję, przyjrzymy się, skupimy się na niej, to wtedy ona widzi, ok, poczta odebrana. Możemy się zająć innymi sprawami. Jak tego nie widzi, no to się do nas cały jakiś czas dobija. Jak mamy taką metodę, że nie chcemy się konfrontować z naszymi przykrymi emocjami, to jest jak zostawianie tej korespondencji listonoszowi albo sekretarce i ona rośnie, rośnie. Posłaniec nie wie, że być może ta korespondencja nie jest ważna. Ona widzi tylko, że sterta rośnie i coraz uporczywiej nam o niej przypomina. Do skutku. Wierzcie, do skutku, aż nas zasypie, że nawet fizycznie zniszczy. Mózg jest naprawdę tak zrobiony, żeby nie odpuszczać. Nie uznawać samemu z siebie żadnej emocji za nieważną. Każda musi zostać odpowiednio obrobiona, odpowiednio zauważona i wtedy dopiero mózg nam odpuszcza. Planowałem to wszystko w sposób nieco bardziej uporządkowany, ale jak to zawsze na żywca idzie. Terapia nie na tym polega, żeby mówić wszystko i od linijki. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli i być może za chwilę nagram kolejnego vloga. Tak mi dobrze idzie.